Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Zanim przedstawię stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w odniesieniu do informacji Prezesa Rady Ministrów przedstawionej przez ministra Budzanowskiego w sprawie sytuacji w LOT, pozwolę sobie na uwagę dotyczącą nieobecności pana premiera Donalda Tuska na dzisiejszej debacie. Ta nieobecność jest kwintesencją stosunku pana premiera do sytuacji polskich linii lotniczych LOT. Jak zwykle były szumne zapowiedzi o tym, że odbędzie się debata, w trakcie której premier przedstawi swoje stanowisko, a skończyło się na wystąpieniu pana ministra, który powtórzył to samo co kilka dni temu na Komisji Skarbu Państwa, czyli niewiele. Najważniejsze, że Donald Tusk będzie mógł powiedzieć, że debata się odbyła, sprawa odfajkowana, a ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby za kilka dni okazało się, że w tym czasie haratał w gałę. Wracając do spraw polskich linii lotniczych, zacznę może od kilku cytatów. Panie ministrze, pierwszy z nich to słowa pańskie z dnia 7 lutego, które brzmią tak. Ja sam byłem osobiście zaskoczony informacją o tym, że spółka LOT znalazła się w trudnej sytuacji. Zarząd do końca października informował nas o tym, że LOT wyjdzie na prostą. Drugi cytat to wypowiedź przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Wojciecha Balczuna. Brzmi tak. Rada Nadzorcza od momentu mojego przyjścia, czyli od maja ubiegłego roku, dochowała wszelkiej staranności w procedowaniu. I dorzućmy do tego jeszcze wypowiedź byłego prezesa LOT-u, pana Marcina Piroga, który w wywiadzie dla Bloomberg Business Week powiedział, że zarówno Rada Nadzorcza, jak i właściciel, czyli Skarb Państwa, wiedzieli o pogarszających się wynikach LOT. Jaki obraz dotyczący nadzoru nad spółką LOT wyłania się z tych wypowiedzi? Powtórzmy. Minister twierdzi, że nie wiedział, co dzieje się w spółce. Przewodniczący Rady Nadzorczej przekonuje, że dochował wszelkiej staranności w pracach Rady Nadzorczej, czyli zgodnie z przepisami musiał informować ministra skarbu o sytuacji w LOT przynajmniej raz na miesiąc. Natomiast były prezes LOT-u zapewnia, że wszyscy, czyli i minister, i Rada Nadzorcza, wiedzieli o kłopotach LOT. Kto kłamie? To w tej chwili właśnie nieistotne, bo niezależnie od odpowiedzi, panie ministrze, na to pytanie, sytuacja ta świadczy o niewyobrażalnym wręcz bałaganie w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego przez resort Skarbu Państwa. Jeśli jest tak, jak twierdzi były prezes LOT-u, że ministerstwo o wszystkim wiedziało, to oznaczałoby to, iż pan Budzanowski ucieka od odpowiedzialności za sytuację w LOT, kłamiąc o swojej niewiedzy. Co minister okłamujący opinię publiczną, czy minister okłamujący opinię publiczną to ktoś odpowiedni do sprawowania tak ważnego nadzoru? Jeśli przyjmiemy jednak, że minister w istocie nie wiedział o katastrofalnej sytuacji w LOT, to czy jest to osoba, której można śmiało powierzyć nadzór nad naszym narodowym majątkiem, nad naszym wspólnym majątkiem? Czy człowiek, który nie potrafi we własnym resorcie wyegzekwować porządku i rzetelności, może dalej pełnić tak ważną funkcję? Na ile wiarygodny jest urzędnik mówiący, nic nie wiedziałem, bo mi nic nie powiedziano, ale jednocześnie nie wyciągający konsekwencji w stosunku do tych, którzy wprowadzali go w błąd? Mamy oto taką sytuację, w której Rada Nadzorcza nie wywiązała się ze swoich obowiązków i nie uprzedziła ministra o kłopotach spółki. I pomyślicie państwo zapewne, że poniosła z tego tytułu konsekwencje. Otóż nie. W lutym tego roku minister udzielił absolutorium tej Radzie Nadzorczej. Czy tak zachowuje się oszukany minister, wprowadzany w błąd przez tą Radę Nadzorczą minister? Przecież członkowie Rady Nadzorczej pobierają kilka tysięcy złotych miesięcznie, kilkadziesiąt tysięcy złotych w skali roku właśnie za to, żeby w interesie pana ministra, w interesie nas wszystkich sprawować nadzór nad spółką i natychmiast informować odpowiednie organa, gdyby zdarzyły się tam jakieś nieprawidłowości. Pomyślicie państwo, że szukam dziury w całym. Zacytuję więc kogoś, kogo pan minister Budzanowski raczej nie powinien ignorować. Rada Nadzorcza LOT, to jest cytat, niewystarczająco szybko informowała o sytuacji spółki. Oczekuję zatem od ministra Mikołaja Budzanowskiego, a także szefów resortów gospodarki, finansów i transportu precyzyjnej rekomendacji, a także informacji, co takiego się stało, że te reakcje są ewidentnie spóźnione, jeśli chodzi o Radę Nadzorczą. Słowa pana Donalda Tuska. Rada Nadzorcza nie została odwołana, nie została ukarana, otrzymała absolutorium, nie stwierdzono zaniedbań z jej strony. Czy tak zachowałby się minister oszukany przez swoich podwładnych, przez swoich współpracowników? Kto kłamie, panowie, drogie panie i panowie? Pan, panie ministrze, doskonale wie, że słowa prezesa Piroga są prawdziwe. Byliście informowani o problemach finansowych LOT-u, wiedziała o tym Rada Nadzorcza, co wynika zresztą z dokumentów przekazywanych przez Zarząd Rady Nadzorczej. Rada dochowała wszystkich swoich obowiązków, był pan informowany i albo pan zlekceważył te informacje,
Albo, panie ministrze, uznał pan, że ten scenariusz jest z jakichś powodów korzystny. Jest pan osobą nie dającą rękojmi należytego i starannego nadzoru nad majątkiem wszystkich Polaków, nad naszym majątkiem. Powinien pan się podać do dymisji, panie ministrze. Ile jeszcze spółek, takich jak LOT, znajduje się w podobnej sytuacji? W ilu spółkach toleruje pan nieudolne zarządy, słabe rady nadzorcze? W ilu spółkach Skarbu Państwa, fabrykach, firmach nabrzmiewa kryzys, a pan się tym po prostu nie przejmuje? Kiedy wybuchnie następny skandal i będzie już za późno, żeby ratować majątek, miejsca pracy i powie pan, ja nie wiedziałem, bo mnie nie informowano? Ja nie dramatyzuję, panie ministrze. Przypominam o tym, do czego pan został powołany. Pańskim obowiązkiem jest w imieniu społeczeństwa pilnować naszego wspólnego majątku przed rozkradaniem, marnotrawieniem, roztrwonieniem, przed głupim i złym zarządem. Powinien się pan podać do dymisji, ale do tego trzeba mieć poczucie godności. Panie premierze, zwracam się zatem do pana, nieobecnego pana premiera Donalda Tuska. 25 stycznia mówił pan publicznie, że nie satysfakcjonują pana działania ministra Budzanowskiego w sprawie LOT. Mówił pan, że losy ministra Budzanowskiego w rządzie zależą od skuteczności jego działań i to w krótkim terminie w odniesieniu do LOT. Czy czuje się pan zatem, panie premierze, usatysfakcjonowany? Czy pan również, tak jak minister, uzna, że nic się nie stało i nie wyciągnie konsekwencji wobec nieudaczników, leni, którym zarządzanie wielomiliardowym majątkiem pomyliło się z zarządzaniem straganem? Brakuje argumentów, panie premierze. Czy nie irytuje pana to, że w czasie, w którym władze spółki wiedziały już o dramatycznej sytuacji LOT-u, urządziły sobie imprezę za bagatela 500 000 zł pod hasłem Witamy Dreamlinera? 500 000 zł na bankiet, zabawę, rarytasy, w czasie, w którym brakuje środków na wypłaty dla pracowników. Czy to nie przypomina państwu balu na Titaniku? Wystarczy spojrzeć, drodzy państwo, na wypowiedzi byłego prezesa Piroga, zapewniającego o imponujących wynikach LOT, o poprawie sprzedaży netto, o wyższych wskaźnikach zapełnienia i niepogarszających się wynikach. Wrzesień ubiegłego roku, na posiedzeniu Komisji Skarbu Państwa. Rada Nadzorcza już wiedziała wtedy, wiedziała od maja ubiegłego roku, drodzy państwo, że budżet spółki znacząco rozjeżdża się z wykonaniem tego budżetu. Minister udaje, że tę wiedzę posiadł dopiero w październiku, ale nawet gdy już ją posiadł, to potrzebował jeszcze, uwaga, blisko 2 miesięcy, żeby podjąć decyzję o przeprowadzeniu audytu w spółce. Kilkadziesiąt dni dłubania palcem w uchu i zastanawiania się, co robić, co robić. A spółka umierała w tym czasie. Takich macie fachowców, takich fachowców ma Ministerstwo Skarbu Państwa, pan premier Donald Tusk. Na przestrzeni ostatnich tylko 2 lat władze LOT-u sprzedały, a właściwie w kontekście tego, co dzisiaj się dzieje w spółce, roztrwoniły majątek wartości, uwaga, 850 milionów złotych. Czy widzicie jakąś poprawę kondycji finansowej LOT-u? 850 milionów złotych ze sprzedaży majątku plus 400 milionów pomocy publicznej plus zyski z działalności operacyjnej i co? I nic, katastrofa finansowa, bo takich macie fachowców. Panie premierze, co dalej z LOT-em? Chyba nie myślicie państwo, że tych kilka zaklęć przytoczonych dzisiaj przez pana ministra Budzanowskiego zostanie przez nas uznanych jako recepta na uzdrowienie LOT-u. Zaklęcia typu optymalizacja siatki połączeń, stymulacja przychodów, usprawnienie polityki cenowej, obniżenie kosztów. Za każdym razem to słyszymy. Za każdym razem słyszymy tego typu zaklęcia. Od wielu lat. Przez ponad 100 dni potrzebował pan i pańscy urzędnicy, żeby przygotować tych kilkanaście słów, które dzisiaj pan tutaj zacytował, które dzisiaj pan tutaj przytoczył, próbując zrzucić całą odpowiedzialność na czas rządów Prawa i Sprawiedliwości. To ja, panie ministrze, przytoczę pewien dokument. Pozwólcie państwo. Informacja ministra Skarbu Państwa na Komisję Skarbu Państwa dotycząca bieżącej sytuacji w LOT, podpisana przez pana ministra Aleksandra Grada. Pańskiego kolegę partyjnego. Sytuacja finansowa PLL LOT w 2007 roku charakteryzowała się poprawą wszystkich istotnych wskaźników efektywności. Płynność finansowa została wzmocniona dzięki wypracowaniu na działalności operacyjnej dodatnich przepływów w wysokości około 200 milionów złotych. Pozwoliło to sfinansować z własnych środków bez sięgania po kredyty bankowe itd., itd., itd. A teraz informacja tego samego ministra Aleksandra Grada na temat pańskiego kolegi i pana prezesa Mikosza. Chwilę później, kiedy był prezesem. Aktualna sytuacja PLL LOT uległa istotnemu pogorszeniu w porównaniu do wyników ekonomiczno-finansowych osiągniętych w latach ubiegłych.
Proszę nie czarować opinii publicznej, że całe zło to okres rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jedyne 2 lata, kiedy zysk netto był dodatni w tej spółce. Takiego efektu nie osiągnął żaden z prezesów, którego co roku wymienialiście panowie w tej spółce. Jeśli pan marszałek pozwoli, ostatni kilka zdań. Co teraz zrobicie z LOT-em? Sprzedacie katarskiemu inwestorowi? Lufthansie? A może zrobicie to, co ze stoczniami, czyli po prostu zlikwidujecie? Zniknie z mapy narodowy przewoźnik. Po co mamy robić konkurencję francuskim, niemieckim stoczniom, francuskim, niemieckim przewoźnikom, firmom lotniczym? Zlikwidujmy, nie będzie problemu. Nowy prezes już zapowiedział, pan Mikosz, że nie czekając na plan naprawczy, jeszcze w tym roku dojdzie do sprzedaży LOT-u. A pan nas czaruje, że 2013-2014 rok to czas ciężkiej restrukturyzacji spółki. Spółki, która będzie już sprzedana, która pójdzie za chwilę pod młotek. Jak to co? Co pan chce restrukturyzować, panie ministrze, jeśli tej spółki nie będzie pan miał w swoim nadzorze za chwilę? Proszę nas nie bałamucić tutaj. Panie premierze, to jest do pana premiera, nie do pana ministra. Jest jeszcze ostatnia szansa, żeby zrobić porządek zarówno w LOT, jak i w Ministerstwie Skarbu Państwa. To chyba nawet ważniejsze. Nie udało się to panu premierowi Donaldowi Tuskowi poprzednim razem. Mimo twardych zapowiedzi, pamiętacie państwo wszyscy, że głowa ministra Grada spadnie, jeśli nie znajdą się katarscy inwestorzy. Wtedy nie znalazł pan premier odwagi, żeby zrealizować swoje własne dane słowo opinii publicznej. Jak będzie tym razem? Lojalność partyjna czy interes społeczny? Co zwycięży? Ma pan jeszcze szansę odwołać skompromitowanych urzędników, zanim rozniosą ten majątek w pył. W przeciwnym wypadku upadek LOT-u stanie się symbolem nieudolności rządu Platformy Obywatelskiej, tak samo jak stała się tym symbolem likwidacja polskich stoczni. Panie premierze, minister Skarbu Państwa powinien podać się do dymisji. Skoro sam tego nie potrafi uczynić, może powinien pan mu pomóc. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości wnioskuje o odrzucenie całości informacji prezesa Rady Ministrów w sprawie LOT. Stosowny dokument przekazuję panu posłowi.